Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gelek z tej strony i zapraszam Was do dalszej rozgrywki w naszej przygodzie o tytule The Last of Us. Muszę pójść naokoło. Tak, wrócić do Joela. Co się podziało? O cholera. Ja przypomnę tylko o subskrybowaniu, lajkowaniu oraz komentowaniu. No właśnie. Ja przypominam, subskrypcja tu strzelanina na ostro. No dobra. Musimy tu się zsunąć delikatnie po tym zboczu. Nic więcej nie zrobimy. Musimy się gdzieś tutaj schować. Czekajcie, co my tutaj w ogóle mamy? Tak patrzę. Co możemy wytworzyć? No specjalnie to nic nie możemy wytworzyć, bo w ogóle zasób mamy dosyć mały. Biegnie w kierunku domku! Gdzie on jest? Gdzie on mnie widzi? Nie wiem, gdzie on mnie widzi, ale gdzieś mnie widzi. No i tędy przeskoczymy sobie szybciutko. Myk. Dobra. Tu nikogo nie widać. Natomiast nie wiem, czy faktycznie tu nikogo nie ma, czy po prostu gra nas robi w bambuko, tak jak już wielokrotnie miało to miejsce. No zobaczmy. Zobaczmy, co tu mamy. Oczywiście wszystko jest nowego złota dla nas na tą chwilę. No, wychodzi na to, że tu nie ma nikogo. Tu jeszcze jedne drzwi były. O, dobra. Tu więcej nic nie widzę. Mhm. Tu jest jeden, ale patrzcie, nie jest podświetlony w żaden sposób. Tak jakby nie działał nasz radar tutaj dla Eli. To jest dziwne trochę. Bo powinien działać. Wow, wow. Hej, tu jest! Oj! No nie! Oj, Eli, Eli! Rusza się! Zapłacisz za to, gówniaro! Tutaj jeden przeskoczył, dobra. Dobra. Ojejku. No niestety, nie tak miało się to skończyć. Przeładujmy. To musimy po cichutku temat zajść. Zastanawiam się... Dobra. Zdążył powiedzieć kanapa, więc jest to trochę dla nas. Tam jest? Tu jej nie ma. Nie ma, nie ma. Mam ją! Ruszać się! Rob się! Zapłacisz za to! Oj nie! A ty chcesz, kurwa? Ojejku!
Ugryzła go, dobra. Dobra. Udało się. Dobra, szybciutko teraz sobie energii musimy uzupełnić. To jeszcze nie koniec. To jeszcze oczywiście nie koniec. Pozbierajmy to, co się da. Może być. Zobaczmy, co możemy wytworzyć. Tu na pewno apteczka. Przeładowanie to podstawa. Tu jest jakaś broń, ale tego wziąć nie możemy. No niestety szkoda. Szkoda, ale... No nic tutaj więcej nie... jesteśmy w stanie zdziałać. Tu mamy amunicję do tego pistoletu. Tu jest kolejna amunicja do strzelby. Tam jest jeden gość przed nami, widzicie? Przy schodach. Ja nie wiem, z jakiej odległości oni są w stanie nas tutaj zauważyć. Ten radar na pewno tutaj chyba nie działa, bo tam żeśmy na zewnątrz widzieli to właśnie, że tutaj szuka. No niech szuka. Gdzie oni poszli? No są przed tobą przecież, Eli. Przejdziemy tędy. Widzę ją! Gdzie? Oj nie! Czyli tu gra nas przeniosła, dobra. Ja pójdę sobie za niego. Nie wiem, czy to mi się uda go obezwładnić. Wolę nie ryzykować. Dobra. Dwa strzały. Po cichutku, pomalutku. No nic, rozejrzyjmy się tutaj, czy coś jest. Może jakiś batonik? O, jak sam raz. Mówisz i masz, tak? Więcej nic nie ma. Czy ten coś miał tutaj? Nie miał. Dobra, idziemy do tej chatki tutaj. No
ten radar nic tutaj nie podpowiada. Kolejny batonik. Czyli co więcej, tu nie ma nic, tak? Tutaj wytworzenie czegokolwiek jest raczej niemożliwe. No szkoda trochę. Tu wejść nie wejdziemy. Dobra. Kolejny batonik. Przeładujmy naszą spluwę. Tu już jest teren wyczyszczony, coś mi się wydaje. To jest oczywiście nieśmiertelnik. Medalion, jaki nosili członkowie oddziału świetlików. Obróćmy. Co tu pisze? Paul de Braun, 153 numer. Okej, no schowajmy. Czyli tutaj już by było czysto chyba. Już więcej chyba towarzystwa nie mamy. Cegła. To mi się kojarzy z LPG. Nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie. W każdym razie podobne to jest do LPG. Tam ciasteczka już wziąć nie możemy. Dobra. Zobaczmy, co tu się dzieje. Tam może coś być, ale... Do kibelka może, o. Do kibelka chodźmy. Woda. Pięknie. Tu już mamy wodę na max. Tutaj nic nie ma. I tu też nic nie ma. Wytworzyć nic dalej nie możemy. Tutaj nie mamy tego cukru. Szkoda, szkoda. No nic do męskiego, chodźmy jeszcze. Wskazówka. Tak, tak, wiem, wiem, Eli, ale chciałbym tutaj jeszcze odrobinę sobie się rozejrzeć. Nie ma nic tutaj więcej, więc okej. Gra nas tutaj ciągnie, ale ja bym tak może właśnie chciał troszeczkę naokoło. Szlak turystyczny. Okej. Może tak stąd ucieknę. Ścieżka przyrodnicza. Dobrze. Czy tutaj więcej nic nie ma? Nie ma. Dobra, idę. No strasznie, żeby to się nie za... Wpadnij do wody. Nie zawaliło. O cholera. Dziwne, że ich tak mało tutaj było, patrzcie. Przypuszczałem, że będzie ich więcej. Czyli tędy mamy iść.
Co, muszę tędy zeskoczyć chyba, no bo co? No i tędy chyba, no bo tutaj górą nie przejdziemy. Tu jest jakieś jezioro zamarznięte. To raczej może niekoniecznie. No dobra, chodźmy tutaj. No. Ostrożnie. Nie wiadomo, co się kryje za nami. Czy to nie jakaś podpucha? Ale chyba nie. Możemy na górę wyjść, patrzcie. Teraz widokowy. O! Teraz widokowy. Tu jakieś coś leży, jakieś ubrania. O, komiks! Komiks! Dziki światło gwiazd, Negentropia. Cokolwiek to oznacza. No i tutaj, jeżeli chcecie, to sobie przeczytajcie na stopklatce. My lecimy dalej, co by czasu nie tracić. No, okolice są bardzo ładne, ale niestety nie mamy czasu, żeby się temu bliżej przyglądać. Musimy lecieć dalej. Musimy lecieć dalej. Dobra. To jest ten, żeśmy wyszli. Tu mamy kolejną jakąś taką rurę. Tam to chyba nie ma po co schodzić. Coś mi się wydaje. No dobra. Nie tędy. Nie tędy. Jak się stąd wydostanę? No tutaj, tu rurą przejdziemy. Tak? Proszę bardzo. Jezu. No i co? Co nam to dało? Nic chyba nam to nie dało. Więc to już tak troszeczkę ostrożniej byśmy podchodzili. Tym bardziej, że muzyka taka jest, no. Odstawcie teren! Właśnie. Się, że nie ukrywa się gdzieś tutaj. Patrzcie, jest. Sobie wziął, bo tego to raczej nie. O, to bym wziął. Tą zabaweczkę. I tutaj rzucić w nich. O. Tylko sobie muszę przejść. Próbujesz się ze mną bawić? Oj nie. Oj! Dobra. To chyba chodziło o to. Czy tu coś on miał? Niekoniecznie. Ale ktoś jeszcze do nas strzelał. Osłaniać mnie! Ruszam! Zabezpieczam tyły! Dobra. Widzę go. Dobra. Okej, jestem! Tu jeszcze dwóch jest. Tu był jeden. Gdzie ty łazisz? A, tu jest. No i proszę! Jest. Trafiony.
No skoro tu już jesteśmy, to zobaczmy, czy czegoś nie mamy do zgarnięcia. No nie, tutaj nic nie było. Tutaj nic nie miał. Tutaj też nic nie ma. No nic, przejdźmy tutaj sobie górą. O, jaki misiek, patrzcie. Chętnie jakieś naboje bym zgarnął. O, właśnie tego było potrzeba. No tak, tutaj więcej niczego nie ma. Ale trzeba być ostrożnym, bo to nigdy nie wiadomo, co za chwilę się może tutaj zadziać. Tutaj są jakieś szyby, czy w zasadzie brak szyb. Cześć, misiu. Jak się masz? Dobrze, dobrze. I lecimy dalej. W zasadzie już chyba nic nie ma. Ale przejdźmy. No właśnie, muszę się stąd wydostać. Tam muszę przejść, ale wiem, to trzeba będzie przystawić, ale ja jeszcze polecę sobie tutaj dalej. Zobaczę, co tu się kryje, bo tu może być jeszcze coś. Tu jest jakaś łódka pełna śniegu zresztą. No nie, tam już dalej chyba nic nie ma, tam już nie ma po co iść. Tym bardziej, że tutaj Eli mogłaby wpaść w wodę. No dobra, skoro tu więcej nic nie ma, to lećmy sobie tędy. Dobra. Dobra, chyba tak. Tu mamy wejście, no dobra. Nie chciałabym tu utknąć. Może nie utkniemy, spokojnie, Eli. Mamy za to amunicję. I to nam bardzo pasi. Nasz radar mówi nam, że tu nikogo nie ma, ale ja bym mu tak do końca nie wierzył. Jak się stąd wydostać? Dobre pytanie. Tu są drzwi, ale to zaraz przejdziemy do tych drzwi. Najpierw tutaj troszeczkę pomieszkujemy. O, nabój. W zasadzie trzy naboje. No nie, tu więcej nic nie ma. Drzwiami nie będę przechodził, przejdę se tędy. Nie wiem, dlaczego drzwiami nie chcę przechodzić, ale jakoś wolę nie. Może tu być jakaś pułapka? No nie, no niby tu nic nie ma. Tu mamy wszystkiego na maks. O!
Gdzie oni mnie wypatrzyli? Tu jest ich dwóch. Dobra. Co, byli zniknili, tak? Nie ma już towarzystwa, no fajnie. Ciekawe. Gdzie? A tu jest, dobra. No chodź. Ja też cię widzę, no. Osłaniać mnie, idę! Dobra. Oj, 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 oj! Oj, 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 oj! No niestety. Naciskałem F, a tutaj gra nas niestety troszeczkę zaskoczyła. Tu jest! Ruszam! Zabezpieczam tyły! No chodź. Kurde. Osłaniaj mnie! Dobra. No nie! Przecież strzeliłem! Dobra. 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 Szybko teraz apteczka. Dobra. Nie rozumiem tego, strzeliłem do niego, poza tym F szybko żeśmy naciskali, a mimo wszystko może dlatego, że no Eli jest dzieckiem, tu dorosłych dwóch facetów, może tutaj grze o to chodziło, po prostu różnica sił, dlatego nie wiem, bo tu poza tym to już jest widzę czysto. Butelka była. O, jest wyjście. No jest. Nic nie widzę. Tutaj troszeczkę jest. Dobra, doróbmy sobie jedną apteczkę, żeby w razie co to. O, właśnie. Można było coś. No i tu więcej nic nie ma. Dobra. Wychodzimy zatem. Po cichutku, powolutku, pomalutku. No nie widać nic. Spokojnie! Skąd on tam się wziął? No już spokojnie, spokojnie. O kurczę. Thank you.
Jak się miewamy? Super. No, proszę. Musisz jeść. Wiem, że zgłodniałaś. Spałaś całkiem długo. Co to jest? Jeleń. Doprawiony świeżym ludzkim mięsem? Nie. Nie, przysięgam. To jest tylko jeleń. Ale z ciebie bydlę. Łatwo mnie osądzasz. Zwłaszcza po tym, ile zabiłaś ludzi ze swoim kumplem. Nie dali nam żadnego wyboru. Uważasz, że my go mieliśmy? Powiedz. Zabijasz, żeby przeżyć. My również. Musimy się troszczyć o swoich w jakikolwiek możliwy sposób. No i co teraz? Pokroisz mnie na drobne kawałeczki? Wolałbym nie. Powiedz, jak ci na imię. Nie oszukasz mnie, ty gnido. Nie oszukuję. Byłem z tobą szczery. Teraz twoja kolej. Tylko wtedy zdołam przekonać swoich. Przekonać do czego? Że możesz tu zostać. Masz serce. Jesteś lojalna. I jesteś wyjątkowa. Kurwa! Ty głupia dziwucho! Nie rozumiesz, że ty sama prosisz się o śmierć? I co ja mam im teraz powiedzieć? Eli! Co? Powiedz im, że... Eli to mała dziewczynka, która rozpierdoliła ci palec! Jak powiedziałaś? Ha? Na drobne kawałeczki. Do zobaczenia rano, Eli. Eli. Eli? Czyli tutaj widzę, z powrotem żeśmy wrócili do Joela, natomiast Eli tam, widzę, jest no, po prostu przerzucenie akcji w inne miejsce. Dobrze, słuchajcie, ponieważ odcinek już ma odpowiednią długość, więc kontynuować będziemy już w następnym. A tymczasem zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć!